Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Z Jacku zacząć. Zostaw sobie dwa. Dobra, dziękuję. Tak. Przemysław Pawlicki, Falubas, Zielona Góra. Falubas wygrywa w ostatnim wyścigu. To najpierw przy ocenę meczu, tego dramatycznego meczu, w którym właściwie 15 wyścig zdecydował o losie Falubasu całosezonowym w jakimś sensie, tak? Dokładnie tak było. Mega nerwy do samego końca, źle weszliśmy w te zawody. Sporo czasu nam zajęło gdzieś tam znalezienie tych optymalnych ustawień. Przede wszystkim no nierówno, jak jedni jali, to drudzy gdzieś się gubili i tak na odwrót, ale całe szczęście wyciągnęliśmy z tego spotkania tyle, ile się dało. Ale to nie zmienia faktu, że jeszcze musimy na pewno podciągnąć swoją formę na domowym torze. A niech pan po ludzku powie, co było takim problemem, że jednym szło, za chwilę im nie szło i tak dalej, to jest taka chimeryczna ta nasza drużyna była. Kurczę, wie pan co to jest żużel. Jak pan się interesuje, to tak po prostu jest. I czasami trzeba po prostu usiąść po zawodach na spokojnie i przemyśleć to każdy indywidualnie, gdzie mógł popełnić jakie błędy. I będziemy musieli na pewno wnieść jakieś wnioski i poprawki przed kolejnymi spotkaniami. Niech pan siebie oceni dzisiaj, zwłaszcza w bieg nominowany. W biegu nominowanym trochę źle się wszystko poskładało, bo chciałem jak najszybciej wyjechać do Rasmusa i uderzyłem z wyjścia pierwszego łuku, uderzyłem o płot i wyprostował mi się hak i kolejne trzy okrążenia, można powiedzieć, jechałem bez haka i kurczę, głównie skupiałem się na tym, żeby po prostu dojechać do mety i wiedziałem, że te punkty są bardzo ważne, więc szkoda mi było tego wyścigu, bo wyszliśmy z Rasmusem na 5-1 i nie wiadomo, jakby się to wszystko poukładało, gdyby nie było tego zdarzenia z wyjścia z pierwszego łuku, ale dowieźliśmy remis w ostatnim biegu, jak z Peterem przypieczętowaliśmy i wygrywamy ten mecz za 2 punkty. Nie zgarnęliśmy pełnej puli, na co na pewno mieliśmy szansę, ale cieszymy się z tego, co jest. I co teraz? Jak ocenić generalnie ten sezon zasadniczy Falubasu? Utrzymanie jest, play-offy są w pustym. Jak pan na to wszystko patrzy, na te 14? Głośno się o tym cały czas mówiło. Nikt w ogóle nie myślał, że wejdziemy do playoffów. Ale też mówiono o was, że takim silnym mechanikiem jesteście, tak? Tak, dokładnie, bo tak ta drużyna prezentuje się na papierze i na torze, myślę. Gdzieś tam czasami, jak widać, niewiele nam brakuje w jakichś meczach i myślę, że może potrzeba trochę więcej spokoju w tym wszystkim. Sezonu jedziemy z taką presją, gdzieś tam każdy mecz o wszystko. Nie wiem, czy to, ja nie czuję, żeby to mi przeszkadzało, ale gdzieś tam może w głębi to gdzieś się tkwi i gdzieś tam zawsze się trochę bardziej człowiek koncentruje na tych meczach, myśli o nich i może to gdzieś czasami też gubi, więc nie brakowało nam w tym sezonie, ani nie brakuje nam dużo, bo gdzieś tam potrafimy naprawdę z mocnymi zespołami jeździć bardzo wyrównanie i to na wyjazdach, czy to na domowych torach. No ale to pokazuje, że czegoś tam brakuje, więc na pewno poświęcimy teraz sporo czasu na to, żeby gdzieś tam wyciągnąć z tego wszystkiego, co mamy, to, co jest najlepsze i zaprezentować się w playoffach najlepiej, jak tylko się da.